Cześć, witajcie. Dobór sterownika ważonego do swojego studia to naprawdę nie jest łatwe zajęcie. Arturia MK2-88. Pełen fatar, TP100, nieoszukane. Bardzo się przyjemnie na tym gra. To, na co chciałem zwrócić Waszą uwagę, to boczki. Zobaczcie, drewniane boczki, takie wstawki drewniane. Kolor biały zawsze w modzie, ale już wisienką na torcie jest taki oto pulpit na nuty z plexi. No pięknie to wygląda. Arturia naprawdę się postarała. O, no okej, Fatar TP-140 tutaj gości. Do pełni szczęścia brakuje tylko i wyłącznie specjalnego statywu, który Arturia pokazywała w swoich materiałach prasowych. To taki specjalny statyw na takich drewnianych nóżkach. Bardzo fajny. I to sprawia, że klawiatura sterująca nagle będzie świetnym udekorowaniem wnętrza. Już to nie będzie tylko statyw typu X, bądź gdzieś tam pod biurkiem. To naprawdę przepięknie wygląda. To, czego nie spotyka się na co dzień, to właśnie specjalny taki uchwyt. Zobaczcie, tak to się montuje. Jeszcze się go przykręca. To jest gumowe, więc zobaczcie, jeśli ja postawię tu syntezator jakikolwiek, ja mogę sobie grać, to się mi tutaj nie chwieje, nie ślizga zawodowo. Wielki, ogromny plus. Waga 14,7 kg, tak więc nie jest to dużo. Pady RGB. Tak więc podświetlane, jeśli nie lubisz grać tutaj jakichś bitów klepać, to tutaj na pewno sobie będziesz spokojnie klepał. Mnogość kontrolerów, no ale co nam po kontrolerach, jeśli nie ma czym sterować? A jest, bo Analog Lab 4 w zasięgu ręki jest. Kupujecie klawiaturę, dostajecie to wszystko gratis. 7000 brzmień, naprawdę jest czym wybierać. Fortepianiki piękne. Mogę nimi sterować. Analog Lab pozwala połączyć nam dwa brzmienia ze sobą, tak więc ja już pokazuję Wam, jak to zrobić. Połączmy sobie, klikamy part drugi. Klikamy ten duży przycisk. No i teraz możemy sobie, jeszcze musimy skasować, mam tutaj zaznaczone pianinka. Odznaczymy te pianina. O właśnie, mamy synty, więc klikamy sobie synty. Zmienimy sobie na przykład, wybierzemy pady, gdyż pady się świetnie miksują z fortepianem. Może soft. Klikamy preset. I już możemy sobie wybierać. Ja sobie wybiorę, o może coś takiego. A może nie, może coś innego, jakiś ambient. Mam dostęp do kontroli każdego partu jednocześnie. Klikam part pierwszy, jestem w fortepianie. Klikam part drugi, jestem w parcie drugim, czyli w naszym padzie. Klikam live. I tu mogę miksować party niezależnie od siebie. Zobaczcie. Mam samego pada. Mam fortepian. Zobaczmy jakieś inne brzmienie. Kowane przyciski służą nam do tego, abyśmy szybko dostali się do kategorii brzmień. Zobaczcie, chcę mieć e-piano, no to mam e-piano. Chcę mieć brzmienia organowe. Aż wzyczy tranzystor. Chcę mieć pady. I pełna kontrola. Może jakieś basy. Model D, mógł. Może jakiś inny preset? Casio. Lidy. Brzmienia sekwencerowe.
keys, czyli... czy właśnie multi, brzmienia połączone ze sobą. Piękne. Mój laptop to MacBook Air z procesorem naprawdę bardzo słabym, bo chyba 1.5, 4-5-letni sprzęt z 4-gigabajtowym RAM-em. Tak więc naprawdę pod tym względem to nie jest jakiś mistrz prędkości, ale sobie daje radę, możemy grać gęste rzeczy. Wszystko nam działa. Tak więc to jest naprawdę wydajne bardzo programowanie. Tym bardziej, że możemy robić własne setlisty, możemy układać sobie brzmienia tak, jak chcemy w danej kolejności. Możemy sterować naszym DAW-em, czyli programem nagrywającym. W tym przypadku mam Cubase'a. Klikam więc DAW, mam wybranego Cubase'a i zobaczcie, chcę nagrywać, nie ma problemu. Jeśli chciałbym przejść do innej ścieżki, nie mam kłopotu z tym. Zobaczcie, mogę również sterować tutaj głośnością. Panorama. Automatyka, wszystko, mutowanie stref, solo, wszystko tutaj naprawdę działa bardzo fajnie. Pokażę Wam, jak można to wykorzystać. KeyLab posiada aftertouch, czyli możecie sterować dociskiem, tak jak każdym innym parametrem. Będę otwierał filtr. Zobaczcie. Wiele przydatnych funkcji, na przykład granie akordowe. Naciskam sobie akord i kliknę tutaj akord. Zobaczcie, co się stanie. Mam już przypisany mój akord do klawiatury. Może coś innego? Pady również mogą grać akordy. Na pewno będzie się tutaj toczyła walka między Native'em a Arturią. Natomiast Arturia ma jedną fajną zaletę.
I właśnie ci, którzy kochają analogowe syntezatory, modularne i tak dalej, będą szli w stronę Arturii, dlatego że ona ma wyjścia CV i możemy sterować waszymi syntezatorami z pozycji Arturii poprzez CV. Zobaczcie. Arturia ma młodszego brata, ale tak naprawdę to nie jest młodszy brat, dlatego że ten instrument i ten to są identyczne instrumenty. Różnią się tylko i wyłącznie klawiaturą. Tylko i wyłącznie. Tak więc, dla kogo są te instrumenty? Jeśli kochasz brzmienia fortepianowe i musisz mieć ważną klawiaturę, chociaż niekoniecznie z drugiej strony, dlatego że taka klawiatura daje nam wygodę pracy w różnych innych aplikacjach. I to jest bardzo ważne. Bo jeśli na przykład grasz smyczkami, tu masz jakieś switche porobione, na przykład pizzicato, bądź legato, bądź inne artykulacje, to nie musisz skakać oktawami. I to jest bardzo dobry wybór. Natomiast tutaj to jest klawiatura typowo syntezatorowa, bardzo dobrej jakości. Również ma wszystkie wyjścia. A zauważcie, że mamy aż 5 wejść dla kontrolerów nożnych, zarówno tutaj, jak i tutaj. Pełne MIDI, sterowanie poprzez CV dla syntezatorów analogowych, tak więc naprawdę pełen kombajn. Native tego nie ma. Native ma inne zalety. Native i Arturia są zupełnie inne światy. Tego teoretycznie można to porównać, a w praktyce nie. Zobaczcie, że tutaj mamy faderki, tak więc jeśli chcecie kontrolować strefy, piano, pad, smyk, cokolwiek, to tutaj zrobicie to łatwiej niż za pomocą tego, bo to jednak trzeba tutaj się troszeczkę nakulać. Native właśnie ma tego typu kontrolery, tak więc może być to delikatnie utrudnione. Natomiast Native jest bardziej, wydaje mi się, studyjny. Ma wszystkie diutki i tak dalej. A to jest typowo maszyna w zasadzie do wszystkiego. Co wybierzesz? Ciężki orzech do zgryzienia. No ale próbuj, porównuj. Myślę, że wybierzesz dobrze. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Na razie, cześć.